Panie profesorze, w Polsce mówimy, że nic nam nie zagraża. Nie jesteśmy w zainteresowaniu dżihadystów, nie jesteśmy w ogóle brani pod uwagę. Za niedługo będzie wizyta młodzieży. W międzyczasie na Śląsku znaleziono garaż z 200 karabinami maszynowymi. To przeszło bez echa, jakby nie było. Czy nam naprawdę nic nie zagraża ze strony państwa islamskiego, dżihadystów lub innych ugrupowań terrorystycznych? Mam dla słuchaczy dwie wiadomości, dobrą i złą. Dobra wiadomość jest taka, że w polskich tajnych służbach po 1989 roku pion albo piony odpowiedzialne za zwalczanie terroryzmu w sporej mierze były wyłączone spod sporu politycznego i spod oddziaływań rozmaitych pasożytniczych grup interesu. I już w roku 2005, gdy ekipa Prawa i Sprawiedliwości objęła służby, zobaczyła, że piony antyterrorystyczne były w relatywnie dobrej kondycji. Współpracowały z krajami zachodnimi, uczestniczyły w tak zwanej międzynarodówce antyterrorystycznej. I wydaje się, że chociaż w wielu polach te polskie tajne służby są w opłakalnej kondycji, to akurat sektor antyterrorystyczny jest w przyzwoitym stanie, o czym świadczy to, że w jednej z największych tajnych służb osoba od lat odpowiedzialna za problematykę antyterrorystyczną dalej pełni funkcję kierowniczą. Reformy w służbach, jakie są obecnie przeprowadzane, są realizowane między innymi na wyraźne życzenie prezydenta Andrzeja Dudy, bardzo ostrożnie, ze świadomością, że w tym roku mamy bardzo ważne wydarzenia kalibru międzynarodowego. Szczyt NATO, o to nie będzie tak trudne zabezpieczyć bezpieczeństwo, bo to będą strefy zamknięte, ale mamy obchody 1050-lecia Chrztu Polski, Światowe Dni Młodzieży, masowe spotkania, na których jest trudniej to bezpieczeństwo zapewnić. I na czym może polegać zagrożenie? W krajach o podwyższonym zagrożeniu terrorystycznym, jak Francja i Wielka Brytania, procedury ochrony są ostatnio tak uszczelniane, że może się okazać, że państwo islamskie uzna, że łatwiej jest zaatakować kraj, który wcześniej nie był zaatakowany i pewne procedury jeszcze nie zostały zacieśnione. Polskie władze rządzące obecnie Polską są świadome tego zagrożenia i procedury wymiany informacji między tajnymi służbami krajów demokratycznych w ostatnich latach zostały, jakby w ostatnich miesiącach, zostały pogłębione, zacieśnione i w tej perspektywie trzeba patrzeć na kontrowersyjną ustawę o policji, która umożliwia także monitorowanie treści w internecie. Terroryści na całym świecie traktują kanały komunikacji internetowej jako naturalne i najbezpieczniejsze, najłatwiejsze do zacierania śladów i polskie państwo nie może pozbawić się możliwości na przykład podsłuchiwania rozmów na Skype'ie, jeśli terrorysta, który przybył do Polski, będzie komunikował się ze swoim współpracownikiem na drugiej części globu. Czy możemy spać spokojnie? Zwykły obywatel, który ma zakres swoich zadań, powinien spać spokojnie, jednocześnie powinien patrzeć na ręce wybranym władzom. A jaka jest rola mediów, aby uświadomić? Rola mediów jest na tym, żeby tworzyć realny obraz zagrożeń, a nie histerię. Nie żeby na przykład wokół problemów imigrantów czy uchodźców tworzyć panikę moralną, że mamy obowiązek pomagać wszystkim w potrzebie. Rolą medium jest tłumaczenie społeczeństwu, że gdy u granic Polski pojawi się 1000 uchodźców, to jest problem humanitarny. A jeśli u granic Polski pojawi się problem fala 300 tysięcy uchodźców, to będzie problem bezpieczeństwa. I rola mediów jest odróżnianie tych sytuacji i nie mieszanie jednych z drugim. Andrzej Zybertowicz, profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, doradca prezydenta Andrzeja Dudy do spraw bezpieczeństwa państwa.